Siemano Orły, w dzisiejszym odcinku omówimy sobie goblet squat, czyli przysiad kielichowy, czyli przysiad z odważnikiem kulowym, jednym trzymanym oburącz. Zaczniemy sobie od tego, jak w ogóle powinien wyglądać przysiad w takim podejściu modelowym, czyli niedostosowanym, niedopasowanym do konkretnej osoby, tylko w tak jak tego się uczy od podstaw i dopiero później ewentualnie modyfikuje. A dopiero później przejdziemy sobie do przysiadu z odważnikiem. Zanim cokolwiek, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, kliknąć łapkę w górę i oczywiście dzwoneczek, żeby wiedzieć, że znowu coś wrzuciłem. Nie zapomnijcie, że sponsorem odcinka tego, jak i każdego innego z odważnikami kulowymi jest firma Axo Fitness, producent sprzętu sportowego wszelkiej maści, w tym właśnie tych pięknych, żeliwnych kul, na które to kule w sklepie Axo macie zniżkę z kodem LUDUS 10%, także zapraszam do kupna, bo taka okazja to jak wygrać życie. I jeszcze słowo do ludzi, którzy są tu już po raz któryś, co pozwala mi sądzić, że pomagam wam tym, co nagrywam i tutaj wrzucam i jest to dla was w jakiś sposób wartościowe. Wielka prośba, jeżeli tak jest, to proszę udostępnijcie ten odcinek, czy jakikolwiek inny, który wam się podobał. Niech to idzie w świat, bardzo mi tym pomożecie. No chyba, że jesteście tu tylko po to, żeby się pośmiać i pohejtować. Wtedy dziękuję za odsłony i również będę wdzięczny za udostępnienie, żeby inni też się mogli pośmiać. Tymczasem przejdźmy do rzeczy. Przysiad, zwany też królem wszystkich ćwiczeń siłowych, jest z założenia ćwiczeniem przede wszystkim celowanym w dolne partie, czyli w nogi, czyli podobnie jak martwy ciąg. I podobnie jak martwy ciąg, poprawnie wykonany, angażuje nam oczywiście nie tylko nogi, tylko bardzo mocno całe ciało, czyli plecy i w ogóle wszystko, co jest tutaj tak naprawdę na górze. Więc jest to taki must do, jeśli chodzi o wasz trening, zwłaszcza trening w kwarantannie domowy z odważnikami kulowymi. Zwłaszcza jeżeli do tej pory uprawialiście na przykład street workout albo kalistenikę i nie za bardzo chyba było wam po drodze z tymi nogami. Więc jest to świetny czas, żeby nadrobić. Co jest wam potrzebne, żeby wykonać przysiad? Otóż potrzebne wam są nogi i tułów. Jeśli chodzi o tułów, jest wam potrzebna umiejętność odpowiedniego utrzymania go w napięciu, to znaczy umiejętność wykonania desk. Jak wykonać taką deskę, już mówiłem w odcinku, który jest tutaj na dole w komentarzu i tam możecie sobie kliknąć, sprawdzić i będziecie już wiedzieć, bo generalnie trening siłowy ma to do siebie, że zazwyczaj wymagana jest od nas umiejętność utrzymania deski, czyli stabilnego korpusu i pracy pozostałymi kończynami naokoło tego, czy współpracy razem z tym. To znaczy zawsze generalnie będę chciał mieć utrzymaną deskę, czyli neutralne krzywizny kręgosłupa, o czym w tym odcinku, o którym wspomniałem. Natomiast dookoła tego będzie zazwyczaj się dział ruch, czyli na przykład przysiad, martwy ciąg, podciąganie, pompka, etc. Jeśli chodzi o przysiad, zacznijmy sobie od ustawienia stóp i nóg. Stopy przede wszystkim ustawiamy w taki sposób, jak mówiłem o tym w odcinku o martwym ciągu, czyli pamiętajcie o the tripod foot, czyli trzy punkty podporu stopy, czyli stopa trójnóg. Więcej mówię o tym właśnie we wspomnianym odcinku o martwym ciągu, tam możecie to sobie sprawdzić, link jest w komentarzu. Natomiast ustawienie nóg nieznacznie może się różnić w porównaniu do martwego ciągu. Na pewno dużo będzie się różniło w porównaniu do martwego ciągu ze sztangą, bo tamte nogi są dużo więcej niż w przysiadzie. Natomiast jeśli chodzi o odważnik kulowy, to w zależności od człowieka to może być szerzej lub węziej niż pozycja do martwego ciągu. Raczej nieco węziej w większości przypadków. Najbezpieczniej i najpraktyczniej będzie wymierzyć to w taki sposób. Przykładamy ręce mniej więcej do kolców biodrowych, czyli w miejscach na szerokości bioder, na której znajdują się wasze stawy biodrowe. I jak ułożę dłonie prostopadle do ziemi, to pięty chciałbym mieć na zewnątrz linii, które wyznaczają mi czubki palców, czyli nieco szerzej niż biodra. Czyli ustawiamy nogi nieco szerzej niż stawy biodrowe. Jeśli chodzi o stopy, nie pamiętam, czy mówiłem o tym w odcinku o martwym ciągu, dlatego wspomnę o tym teraz. To, jak szeroko rozjeżdżają się palce na zewnątrz, bo mają się nieco rozjeżdżać, ustalamy w następujący sposób. Kiedy mam już szerokość, na której chcę, żeby stały moje pięty, ustawiam stopy równolegle do siebie, czyli drugi palec u stopy ma celować tam, gdzie środek rzepki. Ściskam najmocniej, jak się da, oba pośladki i przechylam się, trzymając spięte pośladki, na same pięty, tak żeby palce się oderwały. I zwróćcie uwagę, że po wróceniu na całą stopę, cały czas trzymam mocno dopięte pośladki, stopy rozjechały mi się na zewnątrz. I tak powinny one zostać, to jest naturalna dla nich
pozycja. Może się tak okazać, że jedna stopa, tak jak u mnie na przykład lewa, będzie odjechana nieco mocniej. To jest całkowicie ok, to znaczy, że prawdopodobnie w jakiś sposób inaczej macie skonstruowane stawy biodrowe lub cokolwiek innego jest tam po drodze, czyli kolano i staw skokowy. I ta różnica jest dla Was zwyczajnie naturalna. Tak by wyglądało ustawienie stóp. Co się dzieje dalej? Zanim złapiemy odważnik, zanim cokolwiek, ruch przysiadu jest ruchem hip hinge, czyli bazującym na zawiasie na stawie biodrowym. Z tym, że nie sięgamy biodrem już jak najdalej, bo wtedy byłby to właśnie czysty hip hinge, czyli coś bliżej martwego ciągu, skłon. Natomiast chodzi o to, że zaczynamy go od stawu biodrowego, czyli przysiad nie zaczyna się od zgięcia kolan, tylko zaczyna się od zgięcia stawu biodrowego. W zależności od rodzaju przysiadu, jaki będziecie wykonywać, to zgięcie będzie prawdopodobnie większe lub mniejsze. Czyli zaczynam od zgięcia biodra. Ma to na celu ułożenie całego ciężaru, czyli położenie całego nacisku na stawy biodrowe, które są o wiele silniejsze niż stawy kolanowe, więc nie chcemy zaczynać przysiadu od kolan, żeby nie obciążać ich mocniej niż powinny być obciążone w trakcie przysiadu. Czyli ruch zaczynamy od hip hinge, od sięgnięcia delikatnego stawem biodrowym w tył i pochylenia klatki, nie mylić z wypięciem tyłka. Czyli klasyczny błąd, o którym mówię jeszcze w innym odcinku, ten odcinek jest zalinkowany w komentarzu. Nie wypinam tyłka, tylko zginam się w stawie biodrowym, pochylając nieco klatkę, czyli tyłek idzie w tył, ale klatka pochyla się do przodu. Oczywiście cały czas trzymam ściągnięte łopatki, czyli neutralną deseczkę, o której mowa. Czyli sięgam biodrem, pochylam klatkę. Oczywiście cały czas stojąc na trójnogu stopy, czyli cały ciężar jest rozłożony 50-50 na przód i tył stopy. W dalszej kolejności opuszczam się na dół, zginając kolana, czyli hip hinge i zaczynam przysiad. I teraz co jest bardzo ważne, przysiadając kolana powinniśmy, musimy wręcz, prowadzić w taki sposób, żeby celowały tam, gdzie palce u stóp. Dokładnie środek rzepki powinien celować tam, gdzie drugi palec stopy. I w ten sposób opuszczam się jak najniżej. Definitywnie nie chcecie tego, bo to po prostu nawet nie wygląda dobrze, tylko pilnujemy, żeby kolana rozchodziły się na zewnątrz. Jak głęboko schodzimy w przysiad? Otóż w przysiad schodzimy na tyle głęboko, żeby był zaliczony. Zaliczony przysiad jest w momencie, kiedy szczyt uda przekracza szczyt rzepki. I to w zasadzie na dobrą sprawę dla każdego będzie wystarczająca i zdrowa głębokość przysiadu. Natomiast nic zdrożnego nie będzie w tym, żeby przysiadać najniżej jak się da, nawet as to grass, czyli tyłkiem do podłogi czy tyłkiem do łydek, pod warunkiem, że nie będziemy zaokrąglać odcinka lędziowego na dole, czyli że nie będzie nam się tworzył taki tak zwany batwing. Ja nie jestem jeszcze do końca rozgrzany, więc teraz bez odważnika prawdopodobnie, jeżeli zejdę niżej niż przysiad zaliczony, to może mi się ten odcinek podwijać, ale staram się, żeby to się nie działo. Natomiast jeżeli to się nie dzieje, to możecie dosiadać najgłębiej, jak Wam się tylko żywnie podoba. Będzie to dla Was bezpieczne. Generalnie co do batwinga, jeśli to jest przysiad bodyweight i ten batwing nieco delikatny występuje, nie ma dramatu, chociaż przyjmijmy, że jest dla Waszego i bezpieczeństwa i mojego spokojnego sumienia, więc nie chcecie, żeby się ten ogon podwijał w żadnym wypadku. Przez cały ruch w przysiadzie staramy się oczywiście zachować deskę, czyli neutralny kręgosłup, pięte pośladki i spięty brzuch. Po zejściu na wymaganą głębokość wstajemy z przysiadu, pchając nogami w ziemię, dosłownie tak sobie ten ruch wyobraźcie, lub odpychając ziemię nogami od siebie w taki sposób, żeby biodra i obręcz barkowa unosiły się w górę w tym samym tempie. Czyli nie chcemy dać biodrom w trakcie wychodzenia w górę unieść się przed klatką piersiową. Także wstając pilnujemy, żeby korpus unosił się równo, czyli biodra i barki wychodziły w górę w równym tempie. Jeżeli mamy już opanowany ten ruch, no to teraz przysiad z odważnikiem nie jest niczym dużo bardziej skomplikowanym. Znacie już goblet clean, czyli wiecie już jak zarzucić odważnik do pozycji goblet front rack, czyli do tego jak trzymamy odważnik tutaj z przodu. O tym nie wspomniałem w odcinku o goblet clean. Pamiętajcie zawsze, żeby Wasz front rack był jak najciaśniejszy i jak najsztywniejszy. To znaczy mocno dopinam łopatki i ciasno bardzo trzymam łokcie przy sobie, dociskając odważnik do siebie, tak żeby w miarę możliwości poczuć jak najwięcej obciążenia nie na ramionach, ale na korpusie, na klatce. I teraz jeżeli mam już odważnik zarzucony, ustawiam nogi do pozycji, biodro w tył, klatka w przód, na całej stopie schodzę jak najgłębiej mogę, pchając nogami w ziemię, wstajemy.
Po wykonaniu ćwiczenia pamiętamy o profesjonalizmie od początku do końca, czyli odkładam odważnik tak samo jak zebrałem go z ziemi. Jeżeli masz problemy z mobilnością w przysiadzie, to jest świetna opcja, żeby się z tych problemów mobilnościowych wyprowadzić. Dzięki temu, że ciężar trzymany w ten sposób korzystnie sytuuje nasz środek ciężkości i o wiele łatwiej jest nawet ludziom drewnianym przysiąść na wymaganą głębokość. W komentarzu macie jeszcze linki do starych odcinków odnośnie przysiadów, w których dowiecie się, jak skorygować pewne rzeczy lub w ogóle jakich rzeczy nie powinniście w przysiadzie robić, a także jak poprawić swój przysiad, czyli jeszcze takie smaczki, które możecie dodać do tego, co teraz powiedziałem, żeby ten przysiad poprawić, żeby był jeszcze lepszy, ładniejszy i żebyście mogli dźwigać więcej. Dzisiaj to by było na tyle, dzięki za uwagę, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, oczywiście kliknąć łapkę w górę, jeżeli się podobało, a także dzwoneczek, żeby wiedzieć, że znowu coś wrzuciłem. Jeżeli ten odcinek Ci pomógł lub zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za udostępnienie go dalej, pokazanie znajomym, że ten kanał istnieje i że takie rzeczy tu się wrzuca i w ogóle wiecie, o co chodzi. Także share it with your bros. Dzięki za uwagę. Pozdro. Release the Kraken.